Cześć, Anko, z tej strony Ferguson Kerr. Witam u mnie na kanale w grze Assassin's Creed Valhalla w kolejnym materiale i w kolejnym, mam nadzieję, teraz już dobrym, bo ostatni nagrywałem tutaj przygotowanki do najazdu na te księstwo, z którym się niby spiknęliśmy, a się okazało, że jednak zabili nam Kleowulfa i cały ten materiał przepadł, bo się nie nagrał. Nie wiem, teraz postanowiłem, nagrywam i OBS-em dźwięk na dwie ścieżki i jeszcze Audacity zainstalowałem, żeby w razie czego mieć jeszcze drugi dźwięk, jakby ten pierwszy się nie nagrał, a jakby ten drugi się nie nagrał, a ten pierwszy się nagrał. Także mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Ja was zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeżeli się będzie podobać. O serio, naprawdę, to nie jest tak, że sobie siadam, włączam, kończę i tyle, ale naprawdę są też problemy, które się napotyka i takim na przykład lajkiem lub subskrypcją możecie mi to wynagrodzić. Moje stracone nerwy oraz no czas też, jeżeli materiał się nie nagra i ja go muszę wyrzucić, to raz, że nikt go nie zobaczy, dwa, ja tracę godzinę czasu około, bo dopiero się dowiaduję, jak wrzucę go do programu. Także my już nie rozmawiamy, to było w ramach wstępu smutnych historii, sytuacji i zaczynamy grę. Ten materiał, który przepadł, to tak naprawdę było przygotowanie, rozmowa z Ceowulfem, odnalezienie go w jaskini, gdzie został zabity przez Brytów i temu też Iwar się tak w cholernie wkurzył, że postanowiliśmy na nich najechać i ich wszystkich zabić. Więc idę z nim porozmawiać, mam nadzieję, że od razu pójdziemy atakować. Zatem rozmawiajmy. Ready to take this miserable castle? The dragon is hungry for Britain blood. Tak, idziemy do szturmu. Rally the men, Ivar. Let's have at it. It is a good day to die. The gate looks to be well defended. My men are loading a cart with cauldrons of oil. We will blast right through that fucking gate. Dobra, muszę to obniżyć, bo mi trochę... Ivor, sobie spokojnie. Bez spiny. I czy to będziemy od razu atakować? A dobra, na razie się zbieramy. Zamek Kaustów. Show yourself! A, i obiecaliśmy Ivarowi, że on będzie mógł go zabić. When our peace has been concluded. Do not mock us, Horson. You splattered blood on our peace with the butchery of young Chalbert. Speak what nonsense you please, Dane. If you mean war, our defenses are sure. Gaze upon my face, King of Crowfood, and meet the dragon that will devour you. I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Ivar. Od kiedy? Bring the oil cart and set the fires. When I am done with Rodri, I will tear the fat from his shanks and use it to fry our bread. Ogólnie co jeszcze szybko zrobiłem, tak mogę powiedzieć, założyłem filtr, żeby nie było słychać, jak gram na padzie klawiszy i też klawiszy z samej klawiatury. I nawet się udało, nawet nie wiedziałem, a ja tu kombinowałem. Da to tylko serio wystarczyło w OBS-ie ustawić filtr rama szumów i zmniejszyć, kiedy po prostu mikrofon ma reagować na dane dźwięki. So easy. Dobra, wyłam główną bramę, podprowadź... A, dobra, czyli mamy z nimi walczyć. Kurwa, ale dostałem byłem. O. Dobra, ten... Ktoś mówił? Uuuu! Ej, dobra, uciekamy. Chodźmy tędy, chyba że my możemy złapać tą bramę. Nadepnij! Mocny atak. Oho. Gdzie mi jest to? O. Ała. Ała. O.
Oddawaj mnie. Ej, co to się dzieje, kurde? Nie wiem, czasami... Dobra, brama się... wóz się sam podprowadził. Okej, oni we dwójkę prowadzą, dobra. Znajdę sobie dobrą miejscówkę do tego. Ała! Co robię tutaj? Aha, chyba muszę podpalić to... Niedostępne. Podpal z wóz. Kurde, może w ten sposób. Chyba płonę. Ale dobra, przynajmniej... Dalej się nie pali. What the... Czy muszę to po prostu do tego podejść i to podpalić? Are you fucking kidding me? Choćbym nie mógł tego zrobić. Ale zaraz, pierdolę. Au, au. Dobra. Co, wchodzimy tam? W ogóle witam jedną, kolejną, no nie, w sumie nawet dwie osoby, bo to w tamtym materiału, jak mówiłem, że doszła, to on w sumie nie wszedł. Także spoczko, dwa streamki na YouTubach za nami. Elegancko. Zsadzić dzbany? Gdzie? No mocny atak nie ma. Na bliskość, dobra. Ten jak tam? Dobra, żeby nam... Dobra. Czy oni tutaj podjadą czymś, czy... Jakie dzbany? Chyba, że one są z drugiej strony? Idziemy zobaczyć. No to super. Dobra, my idziemy sprawdzić, jak możemy otworzyć tą bramę. O, cześć. Elegancko. Wczoraj sobie troszeczkę też pograłem w Cyberpunka. Ciekawostek. I pominąłem przez przypadek... na streamie to było. Zagrałem i się okazało, że to było część fabularna i to taka nawet dość ważna. Ale poruszę to tam przy nagrywaniu. Dobra. Ty kurwa, czym tutaj we mnie rzucasz? W ogóle go nie trafiłem. Mnie to... Dobra, śpi, okej. Chyba, że możemy ją po prostu... Nie mogę tak otworzyć jej? Serio? Dobra. Brama otwarta. Nie wiem, o co tu chodziło z tymi dzbanami, ale dobra. Oczywiście. Idziemy dalej. Co my teraz mamy tu otworzyć? Prawdopodobnie... Jak czas spowolnił. Dobra, ja sobie idę, ja się nie minie. Ała! Nie przyjmuję. Strzelaj w ogniwa, bo puść... O, ktoś coś do mnie... Co, no? Dobra, tego załatwimy może. Czy on wstanie? O, to jest dobre. A jem mu ten miecz. O. Dobra, ja tam idę strzelać w ogniwa. O kurde, ale oni walą, dobra. A to prawdopodobnie tak jak ostatnim razem zrobiliśmy. Czy ja stąd doskoczę tam? Żebym nie zginął jakoś. Ej.
Kościu. A to nie, dobra, to są moi. A czekaj, niech oni sobie tam rzucą, czy mają rzucić. I... łap się! Serio, spadam? Ale ciemno teraz. Że on nie doskoczył, co za lamus. Ale dobra, my się tam wepsniemy. Dobrze ustawili trochę uchylone. Dobra, i potem wchodzimy. O kurde, dobra, ja to załatwię tak. Bang mu, oj, sorry. Dobre, okej, okay. Wyważ. Come, help me with this. Mam nadzieję, że teraz już się wszystko będzie dobrze nagrywać, bo na serio. Powinienem nagrać poradnik z OBS-a i ze wszystkiego, bo musiałem sam dochodzić, ale dobra. Najgorzej. Co jest kurwa? O, wybiło! Jaką kurwa? Kick me in the liver. I need some fresh air. Co tu się teraz od? O, słyszycie? Ja słyszę. Bo aż mnie ciarki przy... I co to tyle? Ja myślałem, że my tu będziemy walczyć. I failed the rotting old oak. He's not dead. No. I have something else planned. Spectacle, remember? Oj. The man is dying. Come away. Let the Nornir spin his fate. Oh no. This will be good. Jaki? I have something specific in mind. A place and a method. Come. Dobrze, sprawdźmy. All right. Let's get this over with. Nie możemy odebrać Iwara do niego, także. Onto your horse and we will go. Take care he stays alive. Eivor. Do not forget that load of rotten flesh called Rodri. Ja tu coś słyszałem. O, właśnie. I to bardzo głośno. Oczywiście, jak zwykle, ja nie mam, jak potrzebuję, nigdy strzał, ani, znaczy, tego. Kurwa, co, świeczką mam tam rzucić, no. No nie wejdę, ale dupa. Nie mam tej strzały naładowane, musiałbym mi kogoś zabić. No, dlaczego? O, dlaczego? Nie jest dobra, to bierzemy dziada, będziemy musieli... Ale to tak dzwoni, jak ja bym... Nie da się tu jakoś inaczej, nie? Wyjść. Więcej tu nic nie mam podświetlonego? Nie ma tylko to? No dobra, będę musiał się tu ewidentnie wrócić później po to, no bo nie mam czym tego teraz rozwalić. Także idźmy, pędźmy. Where are we going? An overlook I found while scouting. A view, one fit for a dying king. There's no need for spectacle, Ivar. Let the man die with honor. No, no, no. He must die with style. Style. Dobra, ja tutaj sobie pozbierałem te strzały, które mogłem. Okay. Dobra. Jedźmy zatem. Cóż to Ivar przygotował dla naszego Plura Rohordi.
Ja nie umiem czytać tych nazw, oni to inaczej. How are you doing, dear king? Stay with us. You must not miss what is coming. Ale co z tego, że pokonaliśmy tego króla, jak tak naprawdę nic nie zwróci życia Czołbertowi? I killed King Ella, King Osbard, King Edmund, and now King Rodri. Who else can claim such a string of victories? Just finish me. It is not my place to interfere. Ale tak naprawdę, jak on ma umierać, jak my tylko wybiliśmy mu oko tym świecznikiem? Ja nie mam pojęcia. Ja muszę potem sobie przesłuchać, czy ta bramka szumów, bo wcześniej nawet pada było mi słychać i to tak bardzo głośno. Mimo tego, że mam go pod blatem z biurka. Bo wcześniej jeszcze miałem go na blacie, ale zacząłem grać spod spodu. Does he breathe still? Barely. Rodri, are you listening? For years I wore this scar with shame. Nicked by a Briton and left alive. I tried to cover it with a beard, a cloak. But as your fame grew, I began to beam with pride. A king gave me this mark. Już za niedługo Hitman premiera. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć. Speak up, you old bag of sweat and grease. W moim wykonaniu. Takim byle jakim, bo byle jakim, ale wiecie. Co, wjedziemy na górę i go zrzucimy? Na przykład? Here we are. Bring him close. Dobra, jak go ściągnąć? Where in the name of Loki have you gone to? Przecież idę. Na wife. Skała Manstone. Ej, serio, go może zrzucimy? A co on tak dziwnie idzie? A zatem? Haul him up there, to the top, and keep him breathing. Finish this quickly, Ivar. See here? A hungry blade. Now comes the dragon to feed on his favorite meal. The blood eagle. Będzie mu wycinał jak w Wikinga? The birth of a blood eagle is a sight to behold, my friend. First, I slice the length of your spine. Ja pamiętam, jak w Wikingach wycinali temu. That is a Norseman. The true essence of old heroes. The blood eagle has no true meaning for Ivar. He is doing it simply to take pleasure in suffering. Now, I pull back the flesh. The method will always outlive the meaning. Few in time will care why this man died. But the how, that is a song for the ages. No, przyznaję, jest to śmierć nie lada brutalna, aczkolwiek jakby się nie pojawiło to w Assassinie Valhalla, no to trochę tak przypałowo, nie? Także no. The fog between good and evil grows thick over time, but glory never fades. There is nothing glorious here. Life is not pretty. It is a bloody fight. Out come the lungs, and we spread them like wings. Także no musiało się to pojawić w tej grze. I can see him now. I have seen enough. We are not finished, Eivor. To co jeszcze? This saga we have written together, it needs an ending. Here and now. It is ended, Eivor. I'm done with this place. A fight to the death. You and me. If I win, I am the greatest Vikinger who ever lived. If I lose, what a tale you have to tell. You are battle drunk, Ivar. Goodbye. Poor Chaelbert. He barely said a word.
When? I pushed that dragon dagger into his heart. No. Just a soft little squeal. Then, nothing. You sick, cursed fuckhound! On go zabił? The things a man must do. The trials one must face. The friends one must betray. To achieve one's destiny. And become king killer forevermore. Traitor! Jailbird was like a son to me! Yes! Yes! So fight me, Wolfkist, to a glorious death! No i właśnie w tym materiale, który pominęliśmy i ja muszę to powiedzieć, który nam przepadł, to właśnie tam odnaleźliśmy go i okazało się, że to był sztylet Brytów, więc Ivor myślał, że to Brytowie go zabili i dlatego napadliśmy na ten zamek, a się okazało, że nie musieliśmy napadać na ten zamek, bo nie zabił go król ani nikt z Brytów, tylko zabił go Ivar. I teraz dostanie porządek pierdolę. Jak przecież nie dostał? Ała. Aha. No. A dostał. Kurde, ja bym musiał. We are only warming up. How good will it feel when all is afire? Kurwa, ty ten jest. Come on, Eivor! Aj, odbija te strzał. Już nie on strzał, no. O kurde. Have you no sense of menace? Kurwa, gościu, jak when I stab Guria, gościu, you wince. Jak nic kapu, jak nic kapuera się uczył. Drama. Ale ja mam na niego sposób. Please, like jailbird. Ty. Ty co? Puszcza mnie. No, 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 no. Aha! I od tyłu. Hold a moment, Eivor. Let me ask you something. Serio? I co teraz? No? Będziemy teraz z nim rozmawiać. Speak then, or I take your tongue. Will you see your father in Valhalla, Wolfkist? Or is the coward in Helheim weeping tears of ice? O ty kurwa! Gold again! Nie zdążyłem nawet nic odpowiedzieć. Dobra, może rzuci toporkiem? Jakiś taki fajny ten zrobimy, czy nic, nic? Bleed like jailbird! Chodź tu. Kapniemy? O kurwa ty. Gościu. O, to był mocny atak. Nie dość, że... Gościu, on tu z kapuery, to jeszcze śmiem, ała, śmiem twierdzić, że on jakieś MMA trenował. No, dobra, muszę sobie odnowić trochę. O, to była piękna śmierć. Znaczy, w sumie chyba go nie zabiliśmy. Albo go zabiliśmy? Damy mu topór, czy nie damy mu topora? Bo go nie ma przy sobie, nie? Inaczej nie dowejdzie do Valhalli. Nie dam mu topora. Za tą zdradę. Hand me my weapon. Ni chuja. Nie ma nawet takiej opcji. Odmawiam. Nie ma innej tej. Za zdradę. Give it here. To Helheim with you. Surprise, motherfucker. Tak, zdradził nas. Zabił naszego przyjaciela. My przyjechaliśmy na Anglię, żeby budować tylko sojusze.
Okej, okay, był wikińskim wojownikiem, ale to za to, jak się zachował, musiał ponieść konsekwencje. Taką właśnie, że pójdzie sobie do Helheimu, czyli do piekła wikińskiego. Dobra, tam widziałem, że mam naładowaną, to na pewno będę chciał odzyskać tą skrzynię, która jest tam za drzwiami. We'll say our goodbyes there. And send a message to Uba. Tell him his brother is dead. No jest smutno, czy ja mam... No i nie mam paska znowu. A nie ma jakiegoś barana tutaj? Albo jelonka? No bo nie dostanę się tam. Chyba, że... Że będzie tu gdzieś jakaś... Nie, no nie wejdę tutaj. I to jest jeszcze z... No shit, no... Z olejem chociaż. A jakaś beczułka byłoby nice. No nie ma, no. O. Thor lends me strength. Dobrze, już mamy, już wszystko to sobie odbierze. A zapasy są pełne. Ja coś tam widziałem do góry. Strzały widziałem, które sobie podniosę. Owszem. Widzę, u mnie ekipa się zaprzyjaźniła. Ja bym chciał ogólnie może generalnie inny ekwipunek, gdzie to było, inny łuk spróbować. Lekki łuk. A ile robi ten mój damage? 103. Ogłuszenie, okej. Jakbym sobie go zrobił? Ten mi się podoba. A ten jak wygląda? Nie. A tu jeszcze jakiś taki łuk dostaliśmy? To jest jaki łuk łowcy solidnej jakości. A jak będzie wyglądał? I łuk łowcy za każdym razem ma... Aha, tu ma... Dobra. Właśnie w ten sposób się lepiej celuje, bo ten łuk, co ja mam teraz, on mi przysprawia trochę problemy. Move. Bo to jest co? Łuk łowcy doskonałej jakości. Drapieżcy łuk łowcy. Mamy ten, ale ten to jest w ogóle jeden. W sumie ten też jest fajny. Ale to jest... Okej. Dobra, zostawimy sobie tego. Będziemy musieli się udać oczywiście do naszego ziomka, żeby nam z pianek zrobił lepszy. Bo generalnie tak się troszeczkę lepiej celuje, nie? Niż z tego celownika takiego, co miałem wcześniej. Dobra, możemy tam iść szybko. Gdzie to jest? Tędy tutaj? O! Ale by było. Dobra, udamy się tam, a potem jest w biali... W sali biesiadnej. I też tam się udamy. Kurde. Dobra, żeby tylko się nie spieprzyć na dół. O! Dobra, jest tam otwarty. Ja tak mrużę oczy, bo nie widzę. Ślepota doskwiera, dobra. Jesteśmy już blisko. Idziemy to, weźmiemy co nam się należy. Co miałem zrobić? A. Była gdzieś ta ściana do rozwalenia, tak? Where are you, the ściana? Where are you? A gdzie to było? No, także ten, tego. Elegancko. I co nam się tutaj? Ja bym chciał zobaczyć. Aha, tu po prostu nam się wylevelował rzut toporkami. A co tutaj jest? Aha, to ja mam podobne. Dobra, tyle. Jeszcze coś jest jakieś? Suchy chleb, najlepiej. A czekaj, bo ja chyba mam ten taran, nie? Jak to było? Biegiem i Y? Tak. Dobra. 2400 metrów.
do naszej miejscówki, ale co ja zrobię teraz w tym momencie, to ja zrobię sobie świat. Przeniosę się do siebie do... Nie widzę, o tutaj. Przeniosę się do chałupy. I tak już jest 30 minut, ja chciałbym nagrywać odcinki, stwierdziłem, przemyślałem to, że strasznie się długo renderują, 30-35 minut to jest mój taki cel, żeby mieścić się w materiale, z tego względu, że potem nie zdąży się wyrenderować na YouTubach, bo w samym programie mi to tam zajmuje gdzieś godzinę 35 minut, w sensie 35 minut odcinka, około godziny wyrenderować go, żeby wszystko było w ładnej jakości, żebyście potem mogli sobie ładnie też to oglądać. Dobra, ja tutaj sobie ten zrobię ten łuk. Więc tak, a jak są na przykład 45 minut, to on się półtorej godziny robi i jeszcze dużo dłużej, potem YouTube go musi prze... May I see your stores? I can get you that one easy. Dobra, jak zwiększy jakość. There, better than before. Jak on będzie wyglądał? Chciałbym tak kruka, bo poszedłem ogólnie, jestem krukiem, mam kruka, więc inaczej być nie może. Dobra, zwiększam jeszcze jakość teraz. Pianek mam od chuja. Dobra, tylko... Dobra, wygląda ten łuk ładnie. I możemy sobie w niego jeszcze... No okej, okay, nowy wygląd. Zyska... No, a tutaj więcej już nic nie mogę zrobić. That one's pretty good. Łuk wyśmienitej jakości. A ten jaki ma teraz damage? 65... O... No mi jest aż tak to niepotrzebne. Dobra. Lekki łuk, drapieżcy, topór... Aha, są tylko dwa rodzaje łuków, tak? Nie, łuk łowcy, łuk. Lekki łuk, łuk drapieżcy. A ten? Też fajnie wygląda, ale dobra. Muszę już iść. Dobra, i teraz możemy tutaj wejść i ten łuczek, troszeczkę go wyekspić, zobaczymy. Co? Ja nie mam pieniędzy? Ale no dobra, chociaż runy najgorzej. Mniejsza runa wściekłości. A coś innego. Obrażenia od trucizny. Damy w głowę. I nic więcej nie mamy. Ładowanie ognia, czyli podpalana. No, niech będzie. Nie będę wybrzydzał. Dobra. Zatem tak, moi drodzy, pomówimy z Deorlafem troszeczkę w późniejszym terminie, z tego względu, że tak jak powiedziałem, chciałbym w 35 minutach się mieścić, tu są 32 minuty, więc ja sobie coś tutaj porobię jeszcze. Ten pies wyje i go nie słychać. Prawdopodobnie nie stać nas na nic, nie? 90, a coś jest jakieś za 45, już same duże zostały 90. 50? Dziś nawet nie mamy 45, przecież najgorzej. Od Asgardu się nie wybieramy nawet, bo to jest ogólnie... Tego co tam ciutkę podejrzałem, chciałem zobaczyć, to tam będziemy też kończyć ogólnie chyba grę, z tego co tak wywnioskowałem, więc co? Ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, to zostawcie tego łapa. Dajcie suba, jak jeszcze nie subujecie, no i dzwonek, żeby być na bieżąco, jak już dacie suba z kolejnymi materiałami, które będą się pojawiać na tym kanale i pojawiają się ogólnie, wydaje mi się, że... jak mówi... Tak, to właśnie to. Ja was pozdrawiam, życzę miłego wieczoru, cześć!